Cześć, Piotr Merek, HDTV Polska. Jesteśmy właśnie na premierze telewizorów OLED na 2016 rok. Jest ze mną Marcin Kubiszak. Cześć Marcin. Cześć, witajcie. Marcin jest odpowiedzialny za telewizory, czyli też między innymi OLED. No i słuchajcie, mam do niego kilka pytań, myślę, że takich też sprzedażowych trochę, tak? Nie tylko technologicznych, bo już o technologii rozmawiał Maciek z Wiesławem. No właśnie, Marcinie, powiedz mi, telewizory OLED już są właściwie 4 lata na rynku. Sam mam takiego, pamiętam 4 lata temu go nabyłem, tak, czyli korzystamy. I powiedz, jak wygląda w ogóle sprzedaż tych telewizorów? Czy przez te lata rzeczywiście udało się Polaków wyedukować, tych telewizorów się sprzedaje? Czy to nadal jest coś wow, nowego? Jak to wygląda w ogóle? Sprzedają się te telewizory OLED, pomimo że ta cena cały czas no, nie jest taka niska? Znaczy, sprzedają się coraz lepiej. Człowiek uczy się całe życie, więc cały czas też próbujemy przekazywać informacje, dlaczego telewizory OLED są lepsze. Zdecydowanie, biorąc pod uwagę, że te ceny telewizorów przez te 4 lata również spadły, tych telewizorów sprzedaje się więcej. 4 lata temu to były pojedyncze osoby, które było stać na telewizory. Teraz tych telewizorów sprzedaje się miesięcznie kilkaset, więc to już jest dosyć duży rynek. I oczywiście to są wszyscy, kupują telewizory, ale te osoby, które się tym interesują, które wiedzą, stawiają na jakość, chcą mieć najwyższej jakości sprzęt. Natomiast to powoduje, że ta baza klientów rośnie. Znajomy tych osób, które kupują, widzą różnicę pomiędzy telewizorem LCD i również zarażają się tą jakością technologii OLED. No tak, trochę to wiem. Pamiętam te pielgrzymki, które do mnie przychodziły, tak? To każdy chciał zobaczyć, jak to wygląda. Ja myślę, że troszeczkę też może ten moment telewizorów Full HD spowodował, że ten OLED też trochę trafił do większej ilości, prawda? Pamiętam ten słynny model 910. Tak, dokładnie. No, telewizory, który cały czas jest dostępny do końca roku, AG910, to jest telewizor taki podstawowy Full HD OLEDowy. Natomiast pomimo tego, że to nie jest 4K, ja sam mam telewizor Full HD w domu i to jakoś w porównaniu z, nawet z telewizorem LCD 4K jest naprawdę porażająca i nie wyobrażam sobie już przejść na telewizor LCD. Jasne. Więc biorąc pod uwagę, że te telewizory są w tej chwili za około 7000 zł, to już jest cena, którą warto rozważyć i kupić telewizor na wiele lat. Jasne. No właśnie, bo to tak jak powiedziałeś, przy telewizorach Full HD, to można by tutaj porównywać, co jest z nich taki, co warto w ogóle, dlaczego warto wybrać OLED już 4K czy Full HD, tym bardziej przy Full HD względem 4K. No właśnie, bo czemu ten klient cały czas ma wydać trochę więcej, bo one są jednak o 30-40% droższe od takich topowych LCD dostępnych na rynku. Czemu ten klient ma sięgnąć do kieszeni i ma jednak postawić na tego OLEDa? Jakie to są te zalety, które już pewnie nasi czytelnicy no znają, ale cały czas myślę, że warto o tym powtarzać. Właśnie znowu, ja bym mógł mówić o tym, że to jest nowa kategoria telewizorów, że tam są diody organiczne, super czern, tak, że każda dioda świeci własnym światłem, to wszystko jest prawda, tak? Ale tak naprawdę koniec końców, to wystarczy po prostu pójść do sklepu i zobaczyć różnicę między telewizorem OLEDowym, tak, a telewizorem LCD. Wydawać by się mogło, że nie można już zrobić jeszcze lepszego obrazu, bo każdy producent mówi, że jego telewizory mają najlepsze kolory, najlepszy obraz. Ale w przypadku telewizorów OLED wystarczy spojrzeć na ten obraz gołym okiem, bez specjalnego kontentu i tę różnicę widać. Tak, ja nawet przepraszam, jedno słowo, nie powinienem tego mówić, ale często mówię, że nawet nie czytajcie tych testów naszych, tak, bo to w teście też nie wszystko da się zobaczyć. Trzeba iść do marketu, do sklepu i po prostu to zobaczyć, prawda? Dokładnie tak. A do tego jeszcze jak zobaczy się design tych telewizorów, dlatego że to są organiczne, że te panele są niecałe 3 mm grubości, No to jakby pozwala to budować telewizory, które w ogóle po prostu pięknie wyglądają. No tak, bo seria GE, no to ja tutaj z tyłu jak patrzę i widać na naszych filmach, wow, tak, to on ma 3 mm, ale chyba sam ekran to jest, no właśnie. To jest dokładnie to, co pokazywaliśmy na CES-ie i na IF-ie, czyli panele, które przyklejane są na magnes, czyli elastyczne i bardzo smukłe, 2 mm, czy nawet bardziej smukłe. Tutaj w nowej technologii przymocowaliśmy pierwszy raz w historii taki panel na tafle szkła. Więc to naprawdę pięknie. No dobrze, a jeżeli chodzi o takie dwie sprawy, bo to ciągle jest podnoszone, żywotność i HDR, jak wygląda w takich telewizorach, jak z tym powalczono? Bo żywotność widziałem, że to już chyba nie ma tego tematu.
znaczy temat jest, ponieważ to jest 100 tysięcy godzin. 100 tysięcy godzin, czyli no 30 lat, 8 godzin dziennie. Takie są standardy dla telewizorów OLED, czyli są panele OLED, są jakby nie do zdarcia. HDR-em, bo tak jest taka mania, że na LCD-kach jest wow ten HDR, a niby na OLEDzie, że jest mniejszy, ale nam też to w testach inaczej trochę wychodzi. Dokładnie, no, testy pokażą. Jasność tych nowych OLEDów, szczególnie serii G, to jest po prostu jakiś kosmos. Wyższa niż w LCD wyszło. Dokładnie tak. A do tego jakby cała ta przestrzeń w ciemnych partiach obrazu, gdzie właśnie najważniejsze są w HDR-ze te szczegóły, powoduje, że na dobrą sprawę HDR jest idealną technologią pod OLEDy. I co więcej, OLEDy LG obsługują format nie tylko HDR10, ale Dolby Vision. Ja osobiście byłem na takim spotkaniu w Londynie w firmie Dolby, gdzie mają swoje referencyjne, jedyne na świecie kino Dolby Vision, gdzie zamiast takich standardowych projektorów są projektory laserowe. To jakby pokazało, do czego stworzone zostało w ogóle HDR. Do technologii, które mają nieskończony kontrast, które potrafią pokazywać czernie, prawdziwie czernie, takie technologie OLED. Więc zaryzykowałbym stwierdzenie, że HDR został stworzony pod takie technologie jak OLED. Ponieważ wówczas można jakby jednak najwięcej wyciągnąć z tego razu. Tak, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś wejść do takiego kina Dolby Vision i zobaczyć na wielkim ekranie, jak to wygląda, no to też jest przyszłość, dlatego to Dolby Vision jest fajne. My nawet żeśmy parę dni tym artykuł wrzucili o Dolby Vision, mnie też zapraszam na forum. Marcin, jeszcze mam pytanie o wielkości, bo cały czas tu poruszamy się w 65 calach, ale chyba seria G już też w jakiejś większej może być. Pytanie, czy ten telewizor trafi do nas i jakiej on wielkości będzie i czy będzie kosztował 1 000 000 zł? Nie, 1 000 000 zł nie będzie kosztował, natomiast największym telewizorem z najwyższej linii G będzie telewizor 77-calowy, no i on w tym roku ma być dostępny również w Polsce. No to fajnie. No dobrze, to wydaje mi się, że to chyba wszystko, czyli telewizory się sprzedają, edukacja trwa, my też do testów, słuchajcie, bierzemy, chyba zaczniemy od serii E, z tego co wiem, E jest też już dostępne w sprzedaży, czyli ten taki, który wygląda niesamowicie. Zresztą wszystkie, myślę, że w lipcu i w sierpniu przelecimy przez wszystkie telewizory. My już trochę tam je znamy i powiem wam, że wychodzi na to, że wszystkie serie właśnie C, B, G, E wyglądają naprawdę super i właściwie ciężko tam się przyczepić, więc tak zdradzę już, zanim wrzucimy testy, że wyszły bardzo fajnie. Dokładnie, to znaczy tu warto powiedzieć, że oczywiście my się wszyscy podniecamy tymi najwyższymi seriami telewizorów OLEDowych, serią G i E. Natomiast pamiętajmy, że w tym roku wprowadzamy pełną linię, również nie tylko te najdroższe, ale też trochę tańsze, czyli seria B i C. No, to jest najważniejsze. I to są też telewizory OLEDowe, czyli jeżeli chodzi o jakość obrazu, czerpiemy tak naprawdę, bazujemy na OLEDzie. I również w tych telewizorach najtańszych i najniższej linii będziemy mieli te wszystkie zalety, które... No to wygląda, myślę, że jest kwestia wykonania sandbarów, tych dodatków takich, tam chyba też dużo pieniędzy właśnie idzie. Dobrze, a jeżeli chodzi o te serie, które są aktualnie w sklepach, to rozumiem, że bo już wspominałeś coś o Full HD, że one na razie jeszcze tam będą trochę. Tak, oprócz tej nowej linii czterech serii, cały czas do końca roku jest seria Full HD EG910. Jasne. No dobrze, słuchajcie, no myślę, że to wszystko. Dziękuję ci, Marcinie, bardzo. Ja was zapraszam w takim razie na nasz portal, na fanpage, tam można też tą konferencję zobaczyć, bo dzisiaj ją streamowaliśmy na żywo. Zatem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Dzięki.